Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Bet Show. Dzisiaj u nas rozmowa z Rafałem Jackiewiczem oraz nasze tipy na najciekawsze wydarzenia sportowe tego weekendu. Rafał Jackiewicz zawalczy w lipcu o Mistrzostwo Świata w boksie. Czy będzie to jego pożegnanie z tą dyscypliną sportu i jak idą przygotowania do gali KSW28? Zobaczcie sami. Rafał Jackiewicz z nami, no i śmiało możemy powiedzieć, że pierwszy wywiad, kiedy oficjalnie możesz powiedzieć, że będziesz jednak walczył o tytuł Mistrza Świata. Tak, dziwna sprawa. Na koniec kariery zaczynam karierę. 19 lipca walka o Mistrzostwo Świata IBO, piąta federacja na świecie. Zawodnik do pokonania, zresztą jak każdy, podobno. Też jakieś mówiłem. Pieniądze przyzwoite, pas przyzwoity, przeciwnik przyzwoity. Także jak to się mówi, alleluja i do przodu. Możesz powiedzieć do kamery, że Rafał Jackiewicz kończy po tej walce karierę, czy jednak zobaczymy, co będzie? Na same pytanie? Co robisz jutro? Jak zwykle, wstanę rano, zawiozę córeczkę do szkoły, pojadę, poprowadzę dwa treningi, później zrobię swój trening, wrócę do Mińska, zabiorę syna albo córkę ze szkoły, pojedziemy na obiad, wrócę do Warszawy, poprowadzę jeszcze dwa treningi, w międzyczasie pójdę do dentysty, może czwórkę wstawię, przyjadę do Warszawy, znowu poprowadzę treningi dwa, tak jak powiedziałem, zrobię swój trening i do domu. To teraz jeszcze zajmijmy się tymi sprawami ostatnich miesięcy, czyli najpierw odwołana walka z Szeremetą. Mówiłeś tam, że może byś jednak chciał ze względów sprawy honorowe załatwić, że tę walkę byś jednak chciał. Rozważasz, czy nie ma opcji, żebyś dał mu szansę zawalczenia z tobą już po tej całej sytuacji? Teraz niech się bujają wszyscy, kurde. Chciałem dać, wyszło tak, że odniosłem kontuzję. Podjąłem, powiedzmy, teraz wiadomo, że złą decyzję. Dwa tygodnie przed walką z Szeremetą toczyłem walkę w Częstochowie. Poszedł łuk łokciem. Musiałem odwołać. Powiem szczerze, wypikacie. Wkurwił mnie, chętnie bym k***ł, ale teraz nie. Teraz już nie dostanie tej walki. Teraz znowu wyszło odwołano z Łukaszem Maćcem w Lublinie. Tam poszły oświadczenia od nich strony, z twojej strony. Andrzej Wasilewski z kolei powiedział oficjalnie, że ta walka ma być w lipcu. Ty walczysz o Mistrzostwo Świata, więc powiedz teraz jeszcze, co się dzieje w tej sprawie. Sytuacja wygląda tak, nic się nie dzieje. Mam rozcięty łuk, dzisiaj jest dopiero zdjęte szwy. Musiałem odwołać walkę oficjalnie. Oczywiście wszystkie badania, byłem nawet u biegłego sądowego lekarza, chirurga, żeby to stwierdził. Ja nie żartuję, ja nie symuluję. Ja mam po prostu rozcięty łuk brzuchowy. Tam były spekulacje, że rozciąłem sobie sam, że nie wiadomo co zrobiłem, stchórzyłem, znowu przestraszyłem się. Tak, o, łyżeczką od lodów. Czyli co, to po prostu na sparingu czy na treningu się zdarzyło przypadkowo? Na treningu, na sparingu. We wtorek 13, niestety fajny dzień, we wtorek 13 na sparingu poszedł łuk, odnowiła się kontuzja. On był już całkowicie zrośnięty, to już była zagojona rana. Po prostu dostałem cios, rękawica weszła pomiędzy, po prostu taki kask. Poszedł łuk, no co tu dużo gadać. No mówię, no kurde, spekulacje, no to jakieś nitki, występują jakieś zadraśnięcie, jakieś higieny, jakieś, że nie dbałem o ranę. Nie, to był już normalnie zrośnięta rana. Otworzyła się. Nic nie poradzę, no takie rzeczy się zdarzają. Mówię, to by wszystko było w porządku, nie byłoby sytuacji, nie byłoby po prostu tematu, jakbym nie miał walki, które miałem właśnie toczyć o Mistrzostwo Świata IBO. Nie byłoby tematu, no zdarza się, tak? Teraz akurat to się pojawiło, temat się odnowił, bo ze względu na kontuzję musiałem odwołać walkę o Mistrza Polski i już spekulacje. Przykro mi. Teraz było niedawno KSW 27. Zeszłą sobotę ogłosili tam oficjalnie KSW 28, obsadę, że też będziesz na tej gali. Powiedz, czy jak tam, ze względu na to, że teraz jesteś rozchwytywany i niedługo będziesz mistrzem świata w boksie, powiedz mi, jak tam twój parter? Ja mieszkam na drugim piętrze, także tam zahaczam o parter codziennie, dwa razy dziennie, cztery razy dziennie, także nie jest źle. Czysty. No, bo tam kiedyś spotkałem Jurasa i mówił, że trochę mniej chodzisz jak kiedyś. Nie no, wiadomo, teraz troszeczkę się to wszystko poklipkowało, bo zacząłem właśnie dostać propozycje właśnie walki w boksie, a tu, tamto, trochę za dużo sobie na głowę wziąłem, gdzieś to się wszystko rozmyło, no i teraz dlatego mówię, no toczę ostatnią walkę i fajnie, bo odejdę jako mistrz świata. Co prawda tylko federacja IBO, ale tak naprawdę tylko i aż federacja IBO.
Czyli co, tak potem planujesz sobie zrobić pewnie chwilę przerwy po tej walce i już później skupiasz się tam 2-3 miesiące już na tym parterze tylko? Tak, po 19 lipca wracam, jedziemy na wakacje, robimy remont mieszkania, akurat pieniądze wpadną za walkę i później już tylko się przygotowuję właśnie tylko do MMA, także już boks odstawiam i to już będzie koniec. A powiedz, czy właściciele KSW jakoś mają problem z tym, że ty teraz jesteś tak super aktywny na ringu bokserskim i że tam nie mówią ci, Rafał, skup się na tym MMA, bo jak dasz ciała, to my tracimy kasę, ty nie będziesz dalej walczył, czy masz tutaj ludzik i po prostu od ciebie zależy, co będzie? Nie, to znaczy, no mamy ten jakiś tam układ, tak, dogadaliśmy się, że mam skończyć do końca czerwca, no tutaj wyszła walka 19, no tutaj powiedzmy odpuścili mi troszeczkę, dogadaliśmy się, że mogę walczyć, no bo wiadomo, prestiżowy tytuł, piąta federacja na świecie, pieniądze przyzwoite, przeciwnik do pokonania, także po prostu można powiedzieć, że mi pozwoli, że się po prostu dogadaliśmy. To ostatnie pytanie, czy w ogóle cokolwiek wiesz na temat rywala, czy coś ci mówią o jakichś przymiarkach, czy jeszcze zupełnie cisza w temacie na KSW? Znaczy są tam jakieś przymiarki, na razie nie będę mówił, ale gdzieś tam już coś powoli, coś wiadomo. Przed nami weekend pełen sportowych emocji, na których można nieźle zarobić. Jakie to będą wydarzenia? Zobaczcie nasze przewidywania. Przed nami kolejny sportowy weekend. Postanowiłem się skupić na trzech wydarzeniach, w których sportowo szanse są moim zdaniem wyrównane, natomiast bukmacherzy zdecydowanie stawiają na jedną z drużyn bądź jednego z zawodników. Zacznijmy od sobotniego finału Ligi Mistrzów. W Lizbonie Atletico Madryt zagra z Realem Madryt. Zarówno piłkarze, trenerzy i kibice obu zespołów uważają, że nie można wyłonić faworyta. Bukmacherzy są innego zdania i stawiają zdecydowanie na Real Madryt. Ancelotti będzie miał do dyspozycji wszystkich zawodników z Cristiano Ronaldo i Garethem Bale'em na czele, ale dlaczego warto postawić na Atletico? No dlaczego nie stawiać na pierwszą drużynę w konfrontacji z trzecią w lidze hiszpańskiej, mistrz Hiszpanii? Po drugie zagra na pewno Diego Costa, który został cudownie ozdrowiony w Belgradzie. Po trzecie Atletico może, a nie musi wygrać tego spotkania, a Real zdobył tylko Puchar Króla i przy milionach, które są ułożone na ten zespół, Galacticos ten mecz muszą wygrać. Dlatego też, jeśli chcecie zarobić, to wstawiajcie na drużynę z Vicente Calderon. W nocy z soboty na niedzielę odbędzie się walka o tytuł Mistrzostwo Świata Wagi Półciężkiej Federacji WBC pomiędzy Adonisem Stevensonem i Andrzejem Fonfarą. Nikt, absolutnie nikt nie stawia w tym starciu na Fonfarę. Tak samo robią również bukmacherzy. Wszyscy mówią, że Stevenson znokautuje polskiego księcia do trzeciej rundy. Ale dlaczego warto zaryzykować i postawić na Polaka? Może dlatego, że on w większości swoich walk nie był faworytem, żeby przypomnieć choćby jego starcia z mistrzem świata, byłym mistrzem świata Glennem Johnsonem czy Gabrielem Campillo, też byłym mistrzem świata, gdzie wygrał. Zdecydowanie doszedł do tytułu pierwszego pretendenta i na pewno nie jest faworytem. Ale Stevenson go zlekceważy. Nawet spoty reklamujące tą walkę skupiają się tylko na zawodniku z Kanady. Dlatego też, jeżeli Fonfara spełni plan, jaki nakreślił mu jego trener Sam Colonna, czyli przetrzyma te 3-4 pierwsze rundy, to jest w stanie w okolicach 8-9 rundy znokautować zmęczonego już wówczas Stevensona i sprawić nie lada sensację. Dlatego też zachęcam zaryzykować i postawić nawet niemałą kwotę na polskiego zawodnika. Już w niedzielę Legia Warszawa może zdobyć drugi z rzędu tytuł mistrzowski. Aby się tak stało, musi zdobyć jeden punkt w trzech meczach. Najbliższe spotkanie będzie z Ruchem Chorzów na Łazienkowskiej. No generalnie na Legii wszyscy już świętują tytuł mistrzów Polski. Wydaje się nierealnym, żeby Legia nie mogła zdobyć tego mistrzostwa w ciągu tych trzech meczów. Trener Berg zapowiada, że w meczu w Szczecinie z Pogonią zagrają gracze rezerwowi. No ale pytanie, czy presja nie zje zawodników Legii? Ruch gra w tym sezonie wybitnie dobrze. Jest na trzecim miejscu, przed Wisłą, przed Lechią Gdańsk. Zobaczymy, jak będzie z licencją, natomiast patrząc sportowo, to idą na europejskie puchary. Wszyscy mamy w pamięci jeszcze mecz z sezonu 2010-11, kiedy to Legia prowadziła 2-0 z Ruchem Chorzów do przerwy na Łazienkowskiej, a mecz skończył się porażką wojskowych 3-2, a po meczu Staruch przyłożył rzeźniczakowi, co właśnie opisywało to, jak kibice byli zawiedzeni postawą drużyny. I wydaje mi się, wiadomo, jakie są stosunki na linii Górny Śląsk-Warszawa. W Chorzowie zrobią wszystko, aby zepsuć Legii ten dzień i aby
fetowali Mistrzostwo Polski w Szczecinie lub w meczu z Lechem Poznań. Dlatego pamiętajmy, drodzy gracze, że mamy do czynienia z Ligą Polską i nie należy stosować ją absolutnie logiką przy typowaniu. I to już wszystko na dzisiaj. Życzymy Wam udanego weekendu i oczywiście wysokich wygranych. Cześć!